Dzień, w którym w sposób szczególny chcemy zatrzymać się, by prosić o wstawiennictwo, światło i moc jednego z największych świętych. Wielu mówiło, że to po Najświętszej Maryi Pannie najpotężniejszy święty. Święty, który w trzeciej odsłonie Tajemnicy Fatimskiej na samo zakończenie objawienia jest ukazany jako ten, który z dzieciątkiem Jezus błogosławi cały świat. Marta Robe mówiła o nim, jedna z największych stygmatyczek w historii Kościoła że to będzie patron Kościoła trzeciego tysiąclecia. Siostra Łucja przekazała nam informację od Matki Bożej, że ostateczna walka między Bogiem a Szatanem rozegra się o rodziny i małżeństwa. I w sposób szczególny będzie powołany do obrony rodziny i małżeństwa święty Józef. Papież Franciszek ogłasza ten rok rokiem świętego Józefa. To jest zdumiewające. Te wszystkie rzeczy, które nakładają się na siebie, one pokazują nam, że Kościół w sposób szczególny chce odczytać wołanie nieba. Abyśmy zawierzyli się i zaufali świętemu Józefowi w sposób szczególny. To jest milczący wojownik. On nie wypowiada ani jednego słowa w Ewangelii. Ani jednego słowa. To jest zdumiewające, że jest postawiony na straży osobistego raju, którym jest Maryja i Jezus jak anioł, który został postawiony przez Boga na progu ogrodu Eden z mieczem, aby chronił raj Boga Eden na ziemi. Tak samo święty Józef jest postawiony jako milczący wojownik z ogniem Bożego słowa, który ma chronić raj Boga na ziemi, Maryję i Jezusa. Wiemy z tradycji mistycznej, że Józef był z rodu Dawida, Maryja była z rodu Dawida, że Maryja była oddana jako mała dziewczynka do świątyni, opiekowała się nią prorokini Anna i kapłan Zachariasz. Wiemy o tym, że Józef był tym, który był jednym z wielu kandydatów starających się o rękę Maryi. Maryja, kiedy wraca jako nastoletnia dziewczyna, z posługi w świątyni do Nazaretu, okazuje się, że jej rodzice już nie żyją. I Józef jest jednym z kandydatów, którzy są postawieni do wyboru Maryi jako małżonki. Kapłan Zachariasz, jak mówi tradycja mistyczna, miał dokonać wyboru małżonka dla Maryi. I wiecie dobrze o tym, że Józef był w sposób szczególny przygotowany dla Maryi. To losowanie, ten wybór odbył się właśnie przez losowanie, mianowicie wszystkim kandydatom dano gałązkę do ręki i kapłan Zachariasz modlił się, aby ten, który jest wybrany przez Boga dla Maryi, żeby w jego ręku zakwitła ta gałązka. I zakwitła po modlitwie tylko w ręku Józefa. Józef więc został przyrzeczony Maryi. Rozpoczęło się przygotowanie do ślubu. Maryja, jak wiemy, bardzo przeżywała to doświadczenie, ponieważ chciała być dziewicą. Chciała być dziewicą, jako że w tradycji mesjanistycznej. Dziewice miał być najbliżej Mesjasza i najbliżej dziewicy, która pocznie Mesjasza. Maryja chciała być jak najbliżej dziewicy, która pocznie Mesjasza, i w związku z tym sama chciała zachować dziewictwo dla Boga. Była w Bogu zakochana. Teraz, kiedy ma być przyrzeczona Józefowi, przygotowuje się do małżeństwa. To tradycja mistyczna. Uzupełniona też o pełną tradycję pokryficzną. Natomiast to, co jest dla nas bardzo ważne i tutaj już przechodzimy do Słowa Bożego, to to, że Słowo Boże mówi o tym, iż stało się coś, co wywróciło do góry nogami to małżeństwo. To jest bardzo ważne. Ponieważ w pierwszym zamieszkali razem Maryja. Ma zwiastowanie Archanioła Gabriela, że będzie Matką Boga. Ślub w Izraelu składał się z dwóch części. Pierwsza część w obecności kapłana, Zachariasza była za ślubinami pomiędzy Józefem a Maryją, i potem, dokładnie tak jak zwyczaj Izraela nakazywał, oblubienica wracała do swojego domu. I oblubieniec wracał do swojego domu, przygotowując dom dla oblubienicy. I potem dopełnienie tego małżeństwa wyglądało tak, że uroczyście rodzina oblubienicy przyprowadzała oblubienicę do domu oblubieńca. Także sytuacja zwiastowania, o której czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, jest pomiędzy zaślubinami Józefa i Maryi, Maria wraca do swojego domku w Nazarecie Józef wraca do swojego domu przygotowując go na uroczyste przyjęcie oblubienicy i wtedy dokonuje się zwiastowanie anioł mówi do Maryi będziesz matką boga poczniesz w swoim łonie mesjasza Możecie sobie wyobrazić szok Maryi ona jest tak zszokowana bo mówi nie znam męża nie współżyłam z mężem jak to się stanie Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego ci osłoni. To za sprawą ducha Świętego poczniesz w swoim łonie Bożego Syna. Maria dowiaduje się też, że w szóstym miesiącu jest w ciąży jej kuzynka, w podeszłym wieku Elżbieta. Ta, która uchodzi za niepłodną. Ale dowiaduje się Maryja, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I po zakończeniu zwiastowania, Maryja ma pragnienie pójścia do Elżbiety, aby pomagać jej, ponieważ jest w szóstym miesiącu ciąży, przygotować ją na urodziny Jana Chrzciciela. Musi oczywiście uzyskać pozwolenie swojego męża, więc zapewne przyszła do Józefa i powiedziała mu, że dowiedziała się, podejrzewam, że nie mówiła o tym, na pewno nie mówiła o tym, ponieważ Józef o niczym nie wiedział. Że Maryja miała zwiastowanie, że ma to informację prosto z nieba. Poprosiła o to, żeby mogła pójść 153 km do Ankarin po to, aby pomagać swojej kuzynce w narodzeniu jej dziecka. Józef się zgodził. Pewnie odprowadził Maryję jakąś odcinek drogi, a potem Maryja. Poszła już sama przez góry do swojej kuzynki. Józef wrócił do Nazaretu i zapewne rozpoczął niesamowite przygotowania do wprowadzenia oblubienicy do swojego domu. Wiedział jedno: poślubił najpiękniejszą dziewczynę na świecie. Jego serce było w niej zakochane na maksa. Więc możecie sobie wyobrazić, jak wyglądało to przygotowanie domu na przyjęcie oblubienicy. Jak Józef zapewne dzień i noc pracował w pocie czoła, żeby jak najszybciej ten dom przygotować, żeby jak najszybciej to małżeństwo się dopełniło, żeby mógł ją wprowadzić do swojego domu. I po trzech miesiącach Maryja wraca. Wyobrażam sobie tę sytuację, jak Józef wybiega z domu, podbiega do osiołka, na którym Maryja siedziała, bierze ją w ramiona, wprowadza do domu, Pokazuje jej przygotowany dom na dopełnienie małżeństwa? Obserwuje uważnie Maryję i nagle zaczyna dostrzegać, że Maria jest w ciąży. Zaokrąglony brzuch. Zaczynają się coraz bardziej niepokojące myśli rodzić w sercu. Maryja patrzy na Józefa. Dokładnie wie, że Józef o niczym się nie dowiedział. Ktoś może zapytać, dlaczego Maryja nie przyszła i nie powiedziała Józefowi o tym, co się wydarzyło? Tylko, co miała powiedzieć, pytam Ciebie, że miała objawienie Boga, i Bóg ją zapłodnił i jest w ciąży z Bogiem? Mężu, który poślubiłeś swoją żonę, jak byś zareagował, gdyby Twoja żona po ślubie przyszła? I powiedziała, że jest w ciąży z Bogiem, że Bóg ją zapodnił. Jak byś zareagował? Myślicie, aha, dobrze, że mi to wytłumaczyłaś, super, kochana. No, teraz wszystko jasne. To co, co zrobimy na kolację? Co miała powiedzieć Maryja? Cokolwiek by powiedziała, brzmiałoby to totalnie absurdalnie, rozumiecie? Maryja była przekonana, i tu też tradycja mistyczna, że Bóg, tak jak jej, objawił tajemnicę, którą nosiła w swoim łonie. Tak samo objawi tą tajemnicę Józefowi. Ale Maria wraca i widzi, że Józef o niczym nie wie. Józefowi świat się zawalił. Tradycja mówi o tym, że Józef przeżył wtedy trzy najstraszniejsze dni w swoim życiu: że Józef miał swoją trzydniową paschę. Paschę, która trwała dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc. Nie mógł sobie wyobrazić tego, jak ta zakochana w Bogu dziewczyna, tak czysta, piękna, delikatna, subtelna, tak wzorowo zachowująca przepisy prawa religijnego, jak mogła po ślubie zaraz z nim pójść do łóżka z jakimś mężczyzną. Jemu się to po prostu nie mieściło w głowie. Jemu świat się zawalił. Był tak przekonany o tej nieprawdopodobnej wyjątkowości Maryi, że nie był w stanie jakoś to sobie poukładać w sercu, czego jest świadkiem. Maryja jest w ciąży. Maryja go zdradziła. Ta pascha Józefa trzy dni i trzy noce była związana z tym, że dokładnie wiedział, jaki los czeka Maryję i co musi zrobić jako cadyk, czyli sprawiedliwy. Tak jest nazwany w Ewangelii. Józef był mężem sprawiedliwym, czyli był cadykiem. Czyli był tym, który perfekcyjnie wypełniał przepisy prawa religijnego. I dokładnie wiedział, że teraz musi zgłosić całą sprawę przełożonemu synagogi, i Maryja będzie publicznie ukamienowana za cudzołóstwo. I pierwszym, który rzuci kamień, będzie zdradzony mąż, czyli Józef. Możecie więc sobie wyobrazić, co działo się w sercu tego mężczyzny. Zakochany na maksa. Kochający ją całym, całym, całym sercem. Nagle w jednym momencie widzi, że ona go zdradziła i że będzie musiała zostać ukamienowana, a on pierwszy będzie musiał rzucić kamień. I tutaj okazuje się, że Józef jest nie tylko sprawiedliwy, Józef jest święty. Podejmuje decyzję, że oddali Maryję potajemnie od siebie. Nikt nie będzie wiedział, dlaczego ją oddalił. Prawo mojżeszowe mówiło, że możesz oddalić swoją żonę w wypadku nierządu, więc i tak wszyscy będą podejrzewać, że Maryja po prostu go zdradziła. Ale on winę weźmie na siebie. Będzie przez całe życie chodził z hańbą zdradzonego mężczyzny zaraz po ślubie. Ale bierze tą winę na siebie, że to przez niego. Żeby uratować Maryję. Jak on ją musiał kochać, pomimo tego, że był przekonany, że go zdradziła? I dopiero kiedy powziął tą decyzję, przychodzi Anioł i objawia Józefowi prawdę. I wyobrażam sobie, jak Józef po zakończeniu tej wizji we śnie zrywa się na równe nogi, biegnie do pokoju Maryi, bierze ją w ramiona i krzyczy wszystko już wiem, wszystko rozumiem. Boże, jak ja Cię kocham, kogo ja mam w ramionach, nie tylko moją małżonkę, ale Matkę Boga, dziewicę, która porodzi Mesjarza. Oczekiwanego przez Izrael od tylu pokoleń. To ona, to ta dziewica. I ona jest moją żoną. Kochani moi, nie mam wątpliwości, że są przed nami tajemnice działania Bożego, które są dla nas niezrozumiałe. Jedną z największych tajemnic jest cierpienie niewinne. Bo to jeśli ktoś cierpi w sposób zawiniony, cierpisz na przykład z powodu skutków i konsekwencji twoich grzechów, twoich wyborów, to nie jest żadne męczeństwo. To jest po prostu cierpienie z powodu tego, że naważyłeś sobie piwa i teraz musisz to wypić. Od początku do końca ty jesteś winien, że zło, że skutki i konsekwencje twoich wyborów obróciły się przeciwko tobie. To nie jest żadne męczeństwo, za to punktu się nie dostaje u Boga. Ale dlaczego Bóg dopuścił do tego, aby Józef przeszedł taką drogę cierpienia? Dlaczego Bóg dopuszcza, żeby Jego Syn przeszedł paskę trzech dni od śmierci do zmartwychwstania? A razem z tą paską, żeby przeszła swoją paskę Maryja? od krzyża, po zmartwychwstanie Jezusa. Ta paska, o której mówimy, Józefa, była też paską Maryi. I znowu tradycja mistyczna mówi nam o tym, że Maryja nie bała się o to, że ją ukaminują. Bała się o to, że ukaminują Jezusa, Zbawiciela Świata, który był w jej łonie. I tak jak Józef, Miał swoją paskę, gdzie trzy dni, trzy noce zmagał się z potwornym bólem, cierpieniem, które miażdżyło jego serce i z pytaniem: co dalej, co mam zrobić? Tak samo Maryja dzień i noc modliła się o to, żeby Józef nie tylko był sprawiedliwy w tym, co zrobi, ale przekroczył sprawiedliwość i był świętym. Żeby Bóg przyszedł i zaingerował, żeby Bóg przyszedł i zainterweniował, bo zbawienie świata zawisło na włosku decyzji jednego człowieka. Gdyby Józef nie okazał się świętym, gdyby był tylko i aż sprawiedliwym, Zbawiciel zostałby ukamienowany w łonie Maryi. I Józef nie miałby grzechu. Postąpił według prawa. Jak Bóg często ryzykuje, doprowadzając do sytuacji, w których my powinniśmy i chcemy powiedzieć: Już dość, już dość cierpienia. Boże, gdzie jesteś? Dlaczego nie interweniujesz? Dlaczego się spóźniasz? On się nigdy nie spóźnia. Dokładnie przychodzi w najlepszym czasie.